imprezie. Co? Jakiś alarm. Co to za alarm? Że co się dzieje wtedy? Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku poznaliśmy, jak ona miała, ta kobieta, Sophie? I jej brata, Barneya, którego bardzo nie polubiłem. No i coś tam, robiliśmy dla nich, nie? I coś tam musimy zrobić teraz dla nich. Zaraz się dowiemy co, jak tylko tutaj wyjdę, nie? Na zewnątrz. Tak mi się wydaje. Lukas miał wrogów? Najgorzej, że... Komendantem SP był. To już wiem, muszę iść. Co ja mam za zadanie? Udaj się na miejsce spotkania ze zbirami Jacka i Joe'ego. Okej. Okay. Będziemy gadać z bandytami. Jacka i Joe'ego. Aiden? Coś jest nie tak. Suzy? Jesteś? Co? Sophie! Atakują nas! O, co? Nie. Suzy! Co się dzieje? To była pułapka! Uciekaj! Kurwa. Suzy? Nie no, nie zostawimy tak Suzy jej. Aiden, pośpiesz się! Mają kryształy! To wszystko, co mamy! Nie próbuj mnie... Co ty tu robisz, kurde? Ała! Skąd on się tu wziął? Czy zombiak jakiś randomowy na mnie wyskoczył? Skąd kurde się to wzięło tutaj? Co to ma znaczyć? Wykryto pojemnik z inhibitorami. Teraz kurde nie mam czasu. Widzę bandytów i... dużo ciał, Sophie. Przykro mi. Wiedziałam, że ci skurwiele nas zdradzą. Zabij wszystkich! No kurde, ale tak odreagowywać od razu? Żeby zabijać? O. Bardzo nieciekawie to wygląda. Dobra, czekajcie. Musimy to jakoś po cichutku zrobić. Co ja tu słyszę? Rzeczy słyszę! Kurde, on mnie zauważy. Czy ja mogę jakoś od drugiej strony podejść? To jest kurde dobre pytanie. A tam co się dzieje? Ktoś kopie coś kogoś. No dobra, no nic. Idę, spróbuję tędy. Czekajcie, tylko ja se muszę, kurde, bo ja tutaj mam grzyby, zobaczcie. Ja nie mam leczenia, czekajcie. Ciekawe, czy ja to mogę ulepszyć, ale nie jestem pewny. Chociaż zabiłem ostatnio sprintera. Chyba to był sprinter. Tak mi się wydaje. Więc możliwe, że będę mógł znowu ulepszyć lek. Tylko oczywiście zapomniałem o tym, żeby to sprawdzić teraz przed tym. Nie, jak byłem już w tym. Dobra, to może nie będziemy wszystkich wytwarzać. Ja sobie zrobię 5 apteczek może? A nie, czekajcie, ja je mam chyba. Zobaczcie, bo mi tu 9 pokazuje, ekwipunek. Może ich nie miałem na pasku po prostu. No, dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. A ja sobie zrobiłem... No dobra, będziemy mieli więcej. Wyciągniemy miecz. Ten miecz się może zepsuć. Czekajcie, czy my go możemy ulepszyć? A, ale ulepsza się w tym. Ulepsza się w mieście, jakby. No dobra, no nic. A może jakbym zeskoczył na ten murek i tu do trawy, to bym mnie nie usłyszał? Tylko to jest ryzykowne, bo jak mnie usłyszą, to mnie wszyscy usłyszą. Nie usłyszeli mnie. Duke. Okej. Okay. Udało się. Ej, nieźle to zrobiliśmy. Ciekawe, czy tamten nas usłyszy. Nie usłyszał nas. Ej, kurde, to... O! Nie
ma mowy. Czyja to sprawka? Ty. Kratos. Nie ma mowy. Czyja to sprawka? O! Co to ma być, do? Co to ma być? Kurde, dobre to jest, dobre to jest. Ej, kurde, jakie głąby, kurde. Ja się tu chowam i czekam. Załatwione. Nikt nie przeżył. O, ale i załatwiłem, kurde. Bez kryształy. Suzy je miała. Suzy, o nie, teraz musimy przeszukać ciała. To nie jest Suzy. A co się mu... Czy to jest Suzy? Nie, Suzy tu leży. Suzy? Karl... Zabrali go. Co? Gdzie? Do obozu. Musimy... Suzy? Suzy, gdzie są kryształy? Suzy? Znalazłem Suzy. Nie żyje. Nie wierzę. Najpierw Pisklak, teraz ona. Szlak. Pisklak? Szlak! Szlak! Nic nie mogłaś zrobić. Pisklaka to Barney zabił, nie? Nie. Co to? Ale jej tam wysłałam. Ludzie Joe'ego porwali Karla. I nie widzę kryształu. Co jest? No ty słyszysz i nic nie robisz z tym. Zbój. Wielki, ohydny skurwiel. Jest powolny, ale uważaj. Przeszukaj resztę ciała. Może kryształy wciąż tam są. Aha, no na bank. Skąd tyle zombiaków? No dobra, no nic, no trzeba to kurde naklepać wszystko. O, na pułapkę go nadziałem. Super, super, super. Tak miało właśnie być. O kurde, leci gość. I też go na pułapkę nadziałem. A ja mogę naokoło zrobić. Tak, tak, o, tak zrobić? I głupek stoi tam. O, ale teraz już nie stoi. Oj, oj, oj. Może gdybym to inaczej zrobił, to by nie stał? No nie. Czy ja mogę na przykład tego mutanta zabić? Ha, zabił swojego! Głupek. No, apteczkę trzeba użyć. Ej, więcej zombiaków przychodzi. O nie, umieram. Czemu on tak powoli apteczki używa? Czemu on tak powoli tych apteczek używa? Cicho bądź. Kurde, nie, bo te zombiaki chyba cały czas będą przychodzić, tak mi się wydaje. Ja tu nie mogę walczyć, tylko ja muszę przeszukać te ciała szybko. Tak mi się wydaje. O kurde. Jeszcze jedno ciało zostało. W sumie to z drugiej strony też mogę sobie tu poeksplodować. Ha, kurde, co ty tu robisz? A masz! Z butelki mu dałem. Ostatni raz chyba przebiegam dookoła i mam jedno ciało tutaj jeszcze do sprawdzenia. Ale on mnie od razu widzi. No i patrzcie, strefa kwarantanny. Czy to tu pojemnik jest? Zaraz to sprawdzę. Kurde, no zobaczcie, on idzie za mną. Goliat to się nazywa ten chłop.
O kurde, ała, i spadłem na dół. O, to tego się nie spodziewałem. No ale dobra. Wszystko? Sophie, oni nic nie mają. Pewnie zabrali je zanim przyszedłeś. Wszystko się pochrzaniło. A ten to kto? Dobra, dość pierdolenia się z tym. Spotkajmy się przy ich obozie. Na Ej, dobra, ja chyba mogę. Ruszymy za Karlem i naszymi kryształami. Jack i Joe zapłacą za ten pierdolnik. Ej, może jakbym znalazł wystarczającą ilość włóczni, to bym zabił tego bossa. Aiden, jak leci? Żyjesz tam? Kurwa, robię się sentymentalny. Nie powiedziałem tak nikomu od trzeciego rozwodu. Doceniam, ale nie nakręcaj się. Nie śpieszy mi się do Orzenku. Dowiedziałeś się czegoś o zabójstwie? Słyszałem, jak brat Sophie wspominał coś o śmierci Lukasa. Na razie tyle. Teraz mają większy problem. Bandyci, o których wspominałeś, porwali Karla. O cholera. Dokładnie. Pomagam Sophie go odbić. Dobrze. Zdobądź jej zaufanie. Może zorientujemy się, co wiedzą. Tylko uważaj, mogą być podejrzliwi. Ale jeśli się uda, Aitor przepuści nas do centrum. No dobrze, dobrze, Hakon. Ja tu pracuję nad tym, żeby zabić jakoś tego gościa. O, prawie spadłem. A tam co leży? Nie, to pewnie zwykły jakiś plecaczek, nie? O kurde, nie przytrzymałem spacji. Ja nie wiem, te dzidy się na pewno nie będą pojawiać, nie? To jest problem, a ja już jedną kurde nie trafiłem. Mam mołotowa w sumie. Jak tego użyć? A jak to im rzucić? No i pali się chłop. I już się nie pali. Kurde, naprawdę mnie trafił przez mur? Przez mur. W sumie mógłbym chyba zrobić kilka mołotowów. A dokładnie 4 mołotowy mógłbym zrobić. Nóż do rzucania. Zrobię kilka, spróbujemy. Wypróbujemy ten noże do rzucania, nie? Nóż do rzucania przerywa ataki wrogów. O! To ciekawe. Tam była beczka, nie? Jakby wybuchła teraz, to by było super. O, i wybuchła. Tylko czy mi teraz wirale przyjdą? To chyba tak nie działa, nie? Ej, ale teraz go tak nie podpaliłem. Zobaczcie, tu są plamy z olejem. Ja te plamy z olejem muszę podpalać. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Chyba się pali teraz. Dobra, trochę go podpaliłem. A teraz przyszła pora na noże do rzucania. Zobaczmy. W ogóle jakie to obrażenia zadaje. Czy on mnie tu trafi? Chyba nie. Ej, całkiem duże. Czym ja rzuciłem? Pszczołami? Coś ty zrobił, chłopie. Kurde, przez przypadek zmieniłem. Rzuciłem coś. Mamy to. Tylko pszczoły tam latają teraz. Rzadkie trofeum. Ej, warto było. I tu jest jego skrytka, ale tylko 8 dolarów miał. No dobra. Możemy w takim razie iść spotkać się z Sophie. No to szybciutko ten przebiegnę. Nie jestem pewny, czy ja mam tu w ogóle coś do czyszczenia po drodze, czy coś, ale... Wydaje mi się, że nie. O, albo... No właśnie, bo tu gdzieś jest ten pojemnik z inhibitorami. Pod nami gdzieś. Osiem metrów. To by było na parterze, czy co? Tam był ciemny zaułek zaznaczony. Tu jest jakiś balkon. Wcale nie wyglądasz na sprintera.
Gdzie jest on? To jeszcze nic. Czekajcie, goni go. Pokaż mi, co umiesz. Dobra, zabiłem go. Babik znalazłem. Uciekam stąd. Bransoletka, złom, wspomagacz odporności i coś tam jeszcze. Nice. Znajdujesz nowy przedmiot kolekcjonerski, coś tam, coś tam. Ej, jakiegoś gościa sobie pokonałem, tak o. Dobra, w takim razie teraz już mogę iść do Sophie. Chociaż nie, czekajcie, przecież ja tam miałem ten do otwarcia. 1 metr. 0 metrów, ej. Dosłownie tu jest, kurde, nie? A ten to kto? Żartujesz sobie? Zapierdolę. Jesteś piniatą na tej imprezie. Co? Jakiś alarm. Co to za alarm? Że co się dzieje wtedy? No patrzcie, ej, oni krzyczą i zombiaki się rzuciły na nich. Ty, ale zostaw mnie, zombiak. I teraz ja się wtrącę do walki. Unik! To ja zrobiłem unik! No i kurde, pokazałem im, kto tu rządzi. Chyba jest ich więcej. Nie ma dla siebie ucieczki. Kratos! Ała! Ale mi dał! To jest boss! O, coś mogłem kliknąć, żeby go wykończyć chyba. Już nie. Dobra, ej, kurde, ale jestem mocny już. Oni całkiem bogaci są. Dużo rzeczy mają ci goście. Jeszcze bandytów słyszę. I w sumie, kurde, może nawet dobrze, że ten alarm włączyli. Tylko, kurde, ja nie mam tego. Broń mi się psuje i to jest problem. Kurde, nie wiem. Jak tam wejść? Szczerze, wydaje mi się, że to tutaj trzeba wejść w nocy. Dobra, nieważne, wracamy do Sophie. To chyba jest jakaś misja poboczna. Ale nie szkodzi, my idziemy i tak do Sophie. Hej, Herman. Gdzie Sophie? Opuściłeś akcję. Mogłeś się przydać. Dobra, rozumiem, że mam tu poczekać. Herman jest dobry. Herman to jest spoko gość. Pyk, położył się na ławce i... Pewnie wieczorem, w nocy będziemy misję robić teraz. O, coś mi się śni znowu. Ja? Lady Bobady? Lady, tutaj. Mia? Dzielej, co to jest? Horror? Czy co to jest, kurde? Aiden, co się z tobą dzieje? Mia, gdzie jesteś? Mia? O nie! 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 To jest Mia? I się zamieniam w zombiaka teraz. Cholerni Jack i Joe zapłacą mi za to. Od początku miałam złe przeczucia.
Plan Karla był do kitu, ale mu uwierzyłam. Dlaczego nie wysłałaś Hermana? Dlaczego nie wysłałaś Hermana? Takiemu nikt by nie podskoczył. Jego jest silny, ale bezbronny jak dziecko. Coś takiego. Nie rozumiesz. Herman prawie nie słyszy. Był ochroniarzem mojej matki. Znam go, odkąd byłam mała. Po jej śmierci pozostał nam bliski. Mhm, to wszystko wyjaśnia. Kiedyś w schronie padły światła. Zarażeni weszli oknem. Herman nas bronił i rzucił w jednego z nich granatem. Przeżył eksplozję, ale stracił słuch. W bezpośrednim starciu nikt go nie pokona. Ale jak ktoś go zajdzie, jest bezbronny jak dziecko. Przyda mi się ta informacja, jak kiedyś będę musiał z nim walczyć. Dlatego wolę go pilnować. Czasami nie wiem, czy to on chroni mnie, czy może ja jego. Okej. A jaki mamy plan? Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się pośpieszył, paru z naszych by przeżyło. Pielgrzymi mają zapierdalać jak jebane gazele. Zamknij ryj! Co? Dokładnie. Gdyby dotarł na czas, mielibyśmy przyjęcie, a nie stypę. Jak zmienisz zdanie? Ale go nie lubię. Czasem jest jak wrzut na dupie. Ale kiedyś zrobimy razem coś dobrego. Zabiję go. Pisklak! Twoje zdrowie! Pisklaka to akurat ty zabiłeś, Barney. Akurat ty go zabiłeś, Barney. Jeśli zabijesz tych bandytów, to... Kutasa i Fiuta? Myślisz, że zabicie panów Kutasa i Fiuta coś zmieni? Śmierć zwykle dość sporo zmienia w życiu. Karl się mylił. Trzeba było od razu ich brać. Tak czy siak, pomożemy mu. Jest jednym z nas. Uratujemy go i odzyskamy te kryształy. Poza tym, nie odpuszczę im wymordowania naszych. Ralph, Suzy, Logan, Pisklak, trzeba ich pomścić. Jack i Joe skazali ich na śmierć, więc umrą. Twoje radio. Czasem łapię szumy. Pójdź do Alberto. Naprawi ci takie rzeczy od ręki. Dzięki. Alberto, zapamiętam. Tu Aitor. Idź, ale nie zwracaj na siebie uwagi. Ładnie razem wyglądacie. Jestem blisko, na dachu. Pogadajmy. Teraz? Chodzi o twoje życie. Och ty kurde. Co tu się dzieje? Rozszarpię ich. Przysięgam, że ich rozedrę. Dobrze, że Barney tego nie usłyszał. Tak powoli. Kawałek po kawałku. Dobra, ty mordę zamknij, Barney. Ty jesteś głupi czy co? Co ty opowiadasz, chłopie? On jest tam na dachu. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Zombie jak wylas. O nie, ja złej broni używam. I zepsułem ją. Broń uległa zniszczeniu, poszukaj nowej. No i kurde pięknie. A miałem ją ulepszyć, żeby się naprawiła czy coś, bo tak chyba to działa. Ale nie jestem pewny. No nieistotne, no trudno się mówi. No zepsułem broń. Słyszałem wszystko, pogadajmy. O ty kurde, co ty, kogo ty podsłuchujesz, ty? Czego tu szukasz? Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw bandyci Jacka i Joe'ego zabili ludzi Karla. Teraz Sophie przygotowuje kontratak. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć. Zamierzam przeszukać obóz Sophie. Dlatego przyszedłem cię ostrzec. Ludzie zaczęli plotkować. Znalazłeś dla mnie Łazarza. Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP. Jesteś tu, żeby mi to powiedzieć. Przyszedłeś mnie ostrzec? Pomogłeś mi z Łazarzem. A ja dbam o sojuszników. Sophie po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. Tak sądzisz? Ona nienawidzi stróżów prawa. Wini nas za to, że nie pomagamy Bazarowi i za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sophie też jest ciekawa, kto zabił Lukasa.
A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę, to będzie... Dowiedz się od Sophie, kiedy planuje atak. Informuj na bieżąco, gdzie jest. Coś przerwało dialog. Ciekawe, nie? Coś przerwało Sophie. Dialog w jakiejś ale bądź ostrożny, Aiden. No. Dołącz do pozostałych. Tam musimy iść znowu. Ej, oni na pewno będą coś podejrzewać. Co, ja poszedłem się wysikać? Ała! O kurde, tu było tak wysoko? Ej, to nie wyglądało tak. Ja pierdzielę, zapomniałem przecież, że się tak wspinałem wysoko. O! Nie doskoczyłem. Ej, to jest ta anomalia GRE, patrzcie. No tak, zapomniałem o tym. No dobra, no ale to teraz nie jest czas na to. Ja sobie to zrobię kiedyś. Możecie dać znać, czy chcielibyście to na odcinku zobaczyć, czy jak. Na pewno, nie? Zrobimy sobie to przed jakąś misją, może następną. Nie głupie w sumie, nie głupie. Dobra, jestem z powrotem, kurde. Zdaje się, że Sophie tu nie ma. Rozejrzę się za nią. Musimy! Jeszcze lepiej, nie uważasz? Tato, jest wcześnie. Popytaj ludzi, żeby Sophie, żeby dowiedzieć się. Hej, widzieliście Sophie? Sophie, tak. Poszła i... powiedziała... Poszła tam. Właśnie. Dzięki. Czekaj. Jeszcze... Jeszcze jedna sprawa. Coś nie tak z twoim... Nie działać ci... Szwankuje, no. Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem. O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Mogę cię o coś zapytać? Jasne. No. Mów mi, Aiden. Vincenzo. Aiden, jak się zostaje pielgrzymem? Jesteś mordercą? Mordercą? Vincenzo! Co? Dlaczego? Skąd ci to przyszło? Tato, pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? To niezbyt ciekawe. Nie jestem wcale taki ekscytujący. Musiałem zabijać, ale nie jestem mordercą. Bycie pielgrzymem to dla mnie tylko droga do celu. Jakiego celu? Vincenzo, zostaw go! W spokoju! Do znalezienia mojej jedynej rodziny. Znalazłeś? Jeszcze nie, ale mogę być blisko. Oby ci się udało. Ja nigdy nie znalazłem Federica. Federica? Federica. Był moim najlepszym kumplem. Byliśmy jak bracia. Znaliśmy się od zawsze. Zniknął tak samo jak inne dzieci. Z powodu tych jebanych testów. No. Testów GRE? Testów? Mówisz o testach GRE? Słyszałeś, że kiedy zbudowali mury, próbowali tu opracować szczepionkę? Wszystko trafił szlak po paru tygodniach. Pewnego dnia Federico rozpłynął się w powietrzu. Graliśmy w nogę. Potem poszedłem do domu. On też. Nigdy go już nie zobaczyłem. Jestem pewien, że go zabrali. I to nie wszystko. Widzisz, nie był jedynym dzieckiem, które zaginęło tamtej zimy. Było ich więcej? Dzieci? W tym samym czasie zaginęły dwie dziewczynki z budynku obok i więcej dzieci w całym mieście. I żadnego nie udało się odnaleźć? Nie, ale biorąc pod uwagę to, co mówiła matka Federica, chyba wiem, co się stało. Federico miesiąc wcześniej był w szpitalu z zapaleniem płuc. Jego matce powiedzieli, że jakiś lekarz GRE zlecił badania krwi, ale nie powiedzieli jej dlaczego. Tydzień po tym, jak wypisali go ze szpitala, nagle zniknął. Pamiętasz nazwisko lekarza? Nikt go nie znał. Nikt w szpitalu nie powiedział nam nic poza tym, że robił coś tajnego dla GRE. A potem wszystko szlak trafił. GRE się rozpadło. Później część dzieci znaleziono w Central Loop. Tam idziemy. Ale nie Federica. Tam idziemy. Każdego dnia zastanawiam się, co się z nim stało. Mam nadzieję, że żyje. No coś nie, coś się dowiedzieliśmy, nie?
sporo o tym wiedzieliśmy już, no bo te dzieci to tam widzieliśmy już w tych scenkach na początku. No tu jest Sophie. Jestem. Jak twoje radio? Już działa? Czasem działa, czasem nie. Jak mu się zachce. Suzy, Logan! Przysięgam, że ich rozszarpię, a potem zeżrę! Pisklak! Ralph! Wasze zdrowie! Kocham was! Ten jest głupi, kurde gość. Strasznie głupi jest ten. Pamiętasz początek upadku, Aiden? Mgliście. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła. Każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneya. Błagała stróżów prawa o pomoc, ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało. Zaprowadzili mnie do niej. Na dach zakrystii. Spojrzała na mnie i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. Powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl, powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym? Co mam jej o mi opowiadać? Przecież, kurde, jeszcze nie wiadomo, czy ją straciłem. No ale dobra. No. Mojej siostrze. Przykro mi. Może nie musi ci być przykro. Okaże się. To przez nią. Przyszedłeś do miasta? Tak. Sophie, musimy pogadać. Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Aiden. Źle. Mogę cię z dachu zrzucić? Łyczek na odwagę? Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? Ja? Mam najmocniejszą wątrobę w Villador. No ale nie głowę chyba. Martw się o siebie, pielgrzymku. Gdzie Sophie? Tam, na dachu. Przecież przed chwilą z nią gadałem. Mam cię na oku. Przed chwilą z nią gadałem, a teraz się pytam, gdzie jest Sophie. Co to kurde miało znaczyć? Tam musimy iść, tylko jak? Nie wiadomo. Dowiemy się w następnym odcinku, bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.